Jakie zwierzę twoim zdaniem najlepiej oddaje twoją energię sceniczną? Lew. Lew! Wow. Cześć kochani, John Solek z tej strony, Fundacja Rozwoju Pasek Hossong. Właśnie jesteśmy na koncercie, na próbach do koncertu Pasek Kukulskiego. Zaraz pójdziemy do artystów i zadamy im kilka pytań. Jestem ciekaw ich odpowiedzi, także zostańcie z nami. Jest z nami Daria Salama. Uwaga, pytanie. Jeśli publiczność miałaby do ciebie jedno pytanie, jakiego pytania byś się najbardziej bała? Myślę, że w sumie nie wiem, bo to co jest przed występami, to jest całkiem dziwne i skomplikowane. A co jest przed występami? Banany i musy. Dobrze, dobrze, mamy to. Jakiego koloru skarpetki najbardziej poruszył ci w czasie na scenie? Czarne. A dlaczego czarne? Bo się zlewają z kolorem sceny. Ej, jeśli publiczność miałaby do ciebie jedno pytanie, jakiego pytania najbardziej byś szukał? Gdzie idę na studia? A gdzie idziesz na studia? Nie wiem. Dobra, idziemy szukać kolejnego artysty, zobaczymy gdzie jest, nie wiem, trzeba go poszukać może na scenie, nie wiem, zobaczymy co idziemy. Miałabym do ciebie tylko jedno pytanie. Jakiego pytania byś się najbardziej bała? Kiedy zaczęłam się uczyć słów piosenki. A kiedy się zaczęłaś uczyć słów piosenki? Dobrze, jest moc. To jest Natalia. Natalia będzie prowadziła koncert. Najlepsza rzecz do jedzenia po koncercie? Lody. Jakie? Lody cytrynowe albo masło orzechowe albo beza z mango. A przed koncertem? Boże, ale to jest dramaturgia. Ale cały czas słodkie, to najważniejsze. Słodkie. Dobra, idziemy teraz do naszego namiotu. Mamy nawet hossongowy namiot. Patrzcie, garderoba zespołu hossong. Co z tego, że nie jesteśmy zespołem? A jakiego koloru skarpetki najbardziej przynoszą ci szczęście na scenie? Chyba białe. Białe? Dlaczego białe? Bo często właściwie je dobierało i pasują do stroju.